prośbę trzeba zgłosić wcześniej. Zamknij, że wygrała baba. Spisu. Radio Wawa. Spisu babka wygrała, spisu. Dzisiaj będziemy, proszę państwa, będziemy tłumaczyć. Chyba twoja mać. Albo wiesz co? SS. Proszę państwa, będziemy tłumaczyć. SS. Firma SS. 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 Zapraszamy. Firma SS. Tak. Także walka z faryzeuszem. Walka z faryzeuszami, proszę państwa. Tak. Proszę państwa, takie stuki, takie huki, takie puki, że coś się dzieje, a to dzisiaj jest piątek. Ja tak lubię piątek, proszę państwa, tak lubię Wochenende Rzeszów. No cóż, proszę państwa, wciąż jakieś nowości. Zapowiedziano tutaj walkę z faryzeuszami. Zapowiedziano walkę z lichwiarzami, że tu jakaś firma SMS kredyt. No to gdzie tam na SMS kredyt, kobieto? No teraz to mają dobrą pasę, bo jak telefony są prywatne, każdy ma swój telefon oddzielny. No to więc dlatego. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Landstrom Extra. O co tutaj, proszę państwa, chodzi? Że walka jest z faryzeuszami, że walka jest z saduceuszami. Proszę państwa, na pokaz, jak są tacy ludzie, których mielibyśmy przyjąć do naszego radia, jako dziennikarzy naszego radia. Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Landstrom Extra. To Boże broni. No. W sensie takim, że no wiadomo, że radio to trzeba mówić więcej, no ale w radiu też są wizualizacje, w radiu można coś pokazać. I teraz czy ty bardziej cenisz sobie te wizualizacje, czy to co słyszysz, bo sztuka radia, wiecie państwo, jak znamy jedynkę, znamy dwójkę i radio bis, a jeszcze i radio numer 3, czyli trójkę, to wspaniałe są audycje, można siedzieć w fotelu, usiąść, zapaść się, słuchać, przeżywać, prawda? Co to znaczy ponia? Co to znaczy ludzka wyobraźnia? Bo ludzie są niektórzy dosłowni, dosadni, przesądni, ciemni po prostu, że są ciemni. Nie mają wyobraźni, nie mogą pojąć symboli, zrozumieć sztuki. No to właśnie radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Landstrom Extra wszędzie. Tak samo sztuka wszędzie. Proszę państwa, czyli walka z faryzeuszami, z saduceuszami. Robienie czegoś na pokaz. No, sama forma radia już o jakiejś tu walce świadczy, prawda? Że my coś robimy. Że walka z faryzeuszami, walka z saduceuszami. Także co dalej? Walka z bankami, takimi, wiecie państwo, lichwiarskimi, które 2,5 razy więcej biorą i tak dalej, itp. Także buziaczki, no i jeszcze proszę jeść kaczki. Wszystkiego najlepszego i pozdrawiamy państwa serdecznie, pozdrawiamy. No, także jest, wszystko gra. Proszę słuchać naszego radia, proszę do nas się w ogóle zgłaszać. My w dalszym ciągu przejmujemy dziennikarzy radia Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Landstrom Extra. No, takich dziennikarzy, którzy by mogli rozmawiać z ludźmi, odpowiadać na ich pytania. Z tym, że oczywiście trzeba się tutaj sporo przygotować, trzeba tutaj nabrać wiedzy, o co tutaj w ogóle chodzi. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Nawet możecie państwo zgłaszać się do nas, nie tam po żadnych szkołach, bo my nie chcemy takich, co się dużo uczą, takich jakichś wariatów, takich
jak to mówią, kujon, kujon, kujon. U mnie też w szkole była, proszę Państwa, taka Ićkowska, Hanka Ićkowska. No to wiecie Państwo, ona była straszną kujonką, a jedyne co dobre, to spodobało mi się, że do naszej szkoły przyjęta została właśnie ta Hanka, Anka Ićkowska. Bez pierwszej klasy, czyli od razu do drugiej klasy przyjęta. Także proszę Państwa, to było dobre, ale reszta niekoniecznie. Także no ona właśnie chciała być zawsze pierwsza, chciała być zawsze najlepsza i tak dalej. No to po prostu ojciec gdzieś tam spod teatru, bo jeszcze był u nas w szkole taki kolega, Rau, to jego ojciec. Tomasz Rau, to ten mój kolega, ale pan Rau, jak on ma na imię? Rau, no to jest reżyserem teatralnym, a tam tylko 6 osób w ciągu roku przyjmują w Anglo-Ameryce Białystok do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. 6 osób przyjmują, no to więc, no ale to takie kliki, różne kliki. Czyli postaw się, a zastaw się, a pokaż, czyli faryzejstwo. No i ten taki mój kolega Krzysiek chyba, Rau. Nawet nie pamiętam imienia kolegi ze szkoły podstawowej, ale on był takim flejtuchem takim, hiem. No ten Mirek Szkiłoń, co mówiłam, że to jest taki kolega, którego spotkałam w pracy od domu do domu w blokach. Tam na Piasta, po prawej stronie, przed fabryką przyrządów i uchwytów, też ogromna fabryka przyrządów i uchwytów. No spotkałam Mirosława Szkiłońcia, który studiował w Kulu, czyli na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No ale zgroza dookoła, Maggor Misagbib, mój kolega z podstawówki, Mirosław Szkiłoń, którego spotykam przez przypadek z siostrą, która mi potem powiedziała, i zobacz, ile on się uczy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nie wie nic, Biblii nie ma. Ja mu kupiłam w Warszawie Biblię, no bo to w Warszawie, on jeszcze zanim się nie zorientowali, zanim nie zlikwidowali tego sklepu na ulicy Nowy Świat 40, to przecież tam sklep biblijny, jako brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. Takie dwie baby czarne sprzedawały, miłe, niemiłe, one zawsze dla mnie były miłe, bo wiedziały, że ja kupuję po prostu. Kupuję Septuagintę, przekład grecki, proszę Państwa. Był Nowy Testament ilustrowany swego czasu, to kolejka się ustawiła na pół Nowego Światu, że nikt o tym nie wie, nikt tego nie pamięta. Co tam jeszcze? Tam w ogóle była taka Biblia zielone okładki, że 140 zł kosztowała. Najpierw jeszcze i 60 chyba złotych, potem jakoś tak ta cena się zmieniała, ale to była cena dość tania, bo w kościele było 2-3 razy, wiecie Państwo, 2-3 razy droższe to było. No jak na skrzyżowaniu dróg w tych mafiach, gdy mamy do czynienia z mafiami żydowsko-watykańskimi, na skrzyżowaniu, jak dzisiaj byłam, 523, tutaj jadąc na Bemowo Wolę, 523 przy Dworcu Zachodnim, jak skręcał, to sobie uświadomiłam te mafie żydowsko-watykańskie, gdy, proszę Państwa, skręcałam z Jerozolimskich, Alej Jerozolimskich, po prawej stronie, mając Dworzec Zachodni, no i skręcam w Prymasa Tysiąclecia, czyli mafia już taka rzymska, watykańska mafia, papieska, czyli Aleje Jerozolimskie wchodzą w Prymasa Tysiąclecia, czyli że mafie żydowskie przechodzą w mafie watykańskie. Tutaj ostatnio nawet taką planszę w domu mamy, nie chcemy tego tak bardzo dokładnie pokazywać, ale tam dużo jest praktycznie wiedzy, co też było odczytane Państwu. Proszę szukać tego i szybciutko dzwonić, komentować, jak się Wam podoba, jak to się Wam podoba. No i jechałam, proszę Państwa, tym 523. I jeszcze co ciekawego powiem, to na zakręcie, jak te takie, no wiecie Państwo, dziad gada do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, że
ludzie niektórzy w tym 523 autobusie to tacy jacyś niewyjściowi. Oczy takie robią wielkie, jak dwóch, trzech gada, a jakaś czy piękna kobieta siedzi, czy coś charakterystycznego na głowie ma, może mieć kok, a la kok. No to wtedy oni robią takie oczy, ja cię kręcę. Jeden do drugiego ziewa, ja cię kręcę. Ziewa, proszę państwa, i kupa śmiechu, dostawy gazu. Także radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Jeżdżą od budowy do budowy, proszę państwa, jakieś gazy, jakieś coś, butle gazowe. Ja mówię, jeszcze kurczak to piźnie, to wszystko, to my padniemy trupem. O Maryjo. Proszę państwa, no i tak mówię o tym 523, jak zjeżdża z tej Ochoty w prawo przez ten tunel, gdzie Niemcy gazowali. Przecież nie jesteśmy w Ameryce, nie jesteśmy w Ameryce Białystok. Nie jesteśmy pośród prawosławnych świadków Jehowy, mormonów, ewangelików, ludzi świętych, tylko taka tu jest kaszanka, kaszana w Warszawie. No to więc mówię, takie stoją trzy typy, jeden do drugiego się spojrzy, drugi, i ty to w sekundzie widzisz, prawda? Także Bóg, jak to się mówi, na odległość nie to, że ocenia, tylko od razu widzi, jak ludzie się zachowują i jaki stosunek mają do Pana Boga, że już wcale w tego Pana Boga nie wierzą w nic, jak tylko w samego diabła, pieniądze i swój własny brzuch. No i tak ten 523 skręca, proszę państwa. A ja widzę odjeżdżające, no z peronu takiego, peronu, odjeżdżające do Anglo-Ameryki, Białystok, autokary. Piękne to jest. To są autokary. Także, jeżeli chodzi o tę czarną godzinę tu w Warszawie, ja mówię, uciekaj z tych salcesonów czarnych, czarnej kiszki, uciekaj z Warszawy. No bo tak mówią tu, że tu dobre salcesony są w Warszawie, ale i ta czarna kiszka, oni jedzą strasznie z krwią kiszkę. No to przecież Jahwe powiedział do Noego, jak on wyszedł z Arki, to dał mu taką niespodziankę, Jahwe, i mówi, wszystko, co się rusza, żyje, niech ci służy za pokarm. Przecież Noe nigdy nie jadł mięsa. Tylko bez krwi krew wylejesz do ziemi, gdyż ona jest świętością, należy do mnie. I tę świętość, musisz to zrozumieć, ponieważ trzeba uszanować, tę krew trzeba wylać do ziemi nisko. No i Jahwe to tak powiedział, a Noe to sobie zakonotował, proszę państwa. No, także żeby jak ktoś do nas przyjdzie do pracy naszego radia, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, to żeby pięknie mówił po polsku, żeby umiał to wszystko wyrazić, wyjaśnić. Nie trawimy, nie cierpimy, byliśmy jakieś takie, wiecie państwo, jak ktoś nagminnie mówi źle, albo matematyka, polityka, fizyka, to nie. My takich dziennikarzy nie przejmujemy. Niech będzie nie uczony w tych szkołach takich, co za pieniądze, co tam się komuś płaciło, to ci po prostu dyrektorzy, kierownicy szkół, profesorzy te pieniądze wzięli, jeździli po całym świecie i ty z tego nie masz nic. Tylko masz jakiś tam papierek, a u nas nie chodzi o papierek, żaden docent, doktor habilitowany, żaden inżynier, absolutnie. My chcemy ludzi, artystów, takich, którzy umieją się pięknie wypowiedzieć, wyrazić. Ale to nie o to chodzi, żeby tak gadać, to mogę ja tutaj mówić, bo ja wiem, że ja mam do omówienia sporo tematów. Ja muszę zazębiać się, prawda? Czyli zazębiać temat o temat, żeby to jakoś się kupy trzymało, żebyście państwo się nie pogubili, prawda? No ale dobrze jest umieć tak powiedzieć w dwóch zdaniach i wszystko, żeby ludzie już wiedzieli. No, też miałam takie koleżanki i Danusia Krajewska, co też jej męża wsadzili do więzienia na 4 lata za odmowę wojska, stał z Biblią, chłopak pięknie się przed sądem tłumaczył, ale ponieważ to był stan wojenny w Warszawie, tu jeszcze, no to obrońca na dodatek
jako dupek, jako głupek, jako kołek rozparowy, powiedział, proszę pana, bo my chcemy panu dać pracę zastępczą, może w wojsku, w piekarni, czy pan przyjąłby taką pracę w wojsku, w piekarni? No i ten Jacek Krajewski mówi, że nigdy w życiu, że on by takiej piekarni i tej pracy w ogóle nie przyjął, bo by dostał buty wojskowe, jak nie takie, to siakie, to inne, dostałby żołd i byłby jako żołnierz, a żołnierz różne rzeczy robi. No to oni zrozumieli to, co mieli zrozumieć, bo powiedział prawdę, ale byli tak wściekli, że to był stan wojenny, proszę państwa. I dostał 4 lata, najpierw 2 lata siedział w Poznaniu, bo tutaj te moherowe waby już tu szermują słowem Poznań w Warszawie, chcąc się pod jakąkolwiek, czy może pod jakąś Elżbietę podszyć. To jest oczywiście niemożliwe, bo to jest też artystka. No o takich artystach mówimy, mamy zapotrzebowanie wielkie, mamy wielkie zapotrzebowanie tutaj do pracy przed mikrofonem, do pracy z mikrofonem, gdy nadaje nasze radio. A że w ogóle to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. No i proszę państwa, pięknie mówić, dziennikarka powinna, może być nawet bez szkół, może być nawet bez podstawówki, ale to wiecie państwo, siłą rzeczy i rodzice gdzieś dzieci dają, no. Także dzieci na przykład u nas z Teatru Wielkiego, to dzieci są artystami w jakimś sensie. W takim sensie, że dziecko po matce mówi, dziecko po matce śpiewa. Także nawet uczyć się nie trzeba. A te ciołki, kołki rozporowe, purle, takie różne, o, a. Idą do szkoły, żeby się uczyć. No uczyły się, uczyły się, uczyły się. Też miałam taką koleżankę, Małgosię Wiącek, która dawno już nie pracuje, bo nauczycielka długo pracować nie może. I ona po prostu uczyła języka rosyjskiego i się przerobiła na niemiecki. I uczyła potem niemieckiego, ale już w ogóle mówię, że nic ona nie uczy, ta Małgosia. I mama umarła. I... Także proszę państwa, zapraszamy różne gwiazdy, różnych takich ludzi, postaci wybijające się. Nie kujonów, proszę pani, nie kujonów, to nic nie da. Przecież człowiek na zasadzie skojarzeń najlepiej się uczy. Oddać dziecku internet, to tylko, że pod kontrolą oczywiście. Dziecko szybciutko się uczy, bo oczywiście jak coś jest ciekawe dla niego, wciąga to. Uczy się, porównuje. Dziecko jest bystre, chytre. Dziecko jest sprytne. Także proszę państwa, gdy nadaje nasze radio w ogóle tutaj. To KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami. I proszę z nami rozmawiać, dyskutować. Czyli walka, proszę państwa, z faryzeuszami, walka z saduceuszami, no i z tymi bankami tu w internecie. Ile jest informacji na temat banków? Są nazwy podane banków, które, proszę państwa, będą zniszczone, że Ziobro z nimi się rozprawi. No więc niektóre banki, na przykład SMS kredyt, kredyt SMS, SMS kredyt, no, no, ni 5, ni 9, SMS kredyt. I takie coś, proszę państwa, w internecie jest, czyli nazwa niekonkretna i oni w ten sposób chcą uniknąć konsekwencji, jak gdyby co, że za dużo na lichwę biorą, że chcą ich wywalić, a oni tutaj nie mają konkretnej nazwy i nie mają też telefonu zwrotnego, czyli mają taki jednostronny, jednostronnie inwigilujący telefon. Także proszę państwa, proszę do nas dzwonić. Zapraszam.